Wiecie, co to jest? No to jest paszport. To jest paszport, no, w którym nie mam najładniejszego zdjęcia, ale pokazuję wam go dlatego, że właśnie kupiłem bilety do Izraela, bo w ramach zbierania materiałów do mojej ciągle pisanej książki lecę do Izraela po jedną rozmowę z jednym bohaterem, z bardzo ważnym bohaterem, tak mi się wydaje. To znaczy jestem pewien, że z bardzo ważnym bohaterem tej książki, więc jaram się. Przyszła też do mnie dzisiaj przed chwilą książka Drzazga. Drzazga, kłamstwa silniejsze niż śmierć Mirosława Trykczyka. To jest książka ze stycznia, którą bardzo chcę przeczytać. No, więc tyle jeśli chodzi o styczeń, a teraz czas na nowości lutego. Pierwsza książka z lutego, która mnie zainteresowała, to są Kocie chrzciny. To jest książka o Finlandii. Autorką jest Małgorzata Sitz, albo Sitz, przepraszam, jeżeli źle wymawiam to nazwisko. I to jest jedna z niewielu, a właściwie no nie pamiętam w ostatnim czasie, właściwie w ogóle nie pamiętam, żadnego reportażu z Finlandii. Szwecja jest całkiem dobrze opowiedziana przez reporterów i przez reporterki. Norwegia też. Jeżeli pomyślimy o tej takiej dużej Skandynawii, to Islandia i Dania też są bardzo dobrze opowiedziane, a o Finlandii właściwie nie wiemy nic. Wiemy, że stamtąd pochodzą muminki, ale ta książka, jak zapowiada wydawnictwo Czarne, to nie jest książka, która podąża za tymi stereotypami, które mamy o Finlandii, tylko właśnie pokazuje ten kraj jako bardziej złożony, jako taki pełen podziałów, pełen sprzeczności, i dobry, i zły. No więc zobaczymy jak ta książka będzie wyglądała. Premiera jest, premiera 12 lutego. Inna książka, która mnie zainteresowała, to książka o prawdzie. O prawdzie w czasach postprawdy, ale nie tylko, w takim szerokim historycznym kontekście. Tom Phillips, Krótka historia wciskania kitu. Taki tytuł. I teraz wam przeczytam fragment z opisu. Płaskoziemcy i antyszczepionkowcy już nie wierzą ekspertom. Internet zmienił nasze codzienne życie w dezinformacyjne pole bitwy. No i właśnie liczę na to, że ten wątek o dezinformacji będzie bardzo, bardzo rozszerzony. Dlatego chcę tę książkę przeczytać, jestem jej ciekawy. No może wy też będziecie. A teraz książka dla tych, a wiem, że wiele i wielu z was jest takich, którzy lubią serię amerykańską wydawnictwa Czarnego, ale teraz nie będę mówił o książce z serii amerykańskiej wydawnictwa Czarnego, tylko powiem wam o innej książce, też o Ameryce, która ukazuje się w lutym. To jest książka wydana przez wydawnictwo Sonia Draga, właściwie przez Post Factum, bo to jest taka jakby odnoga Sonii Dragi, która wydaje reportaże. Korzenie krwi, czystki etniczne w Ameryce. Taki tytuł nosi ta książka. Jej autorem jest Patrick Phillips. No i to jest książka o korzeniach, o źródłach uprzedzeń rasowych w Ameryce. Mówię o tej książce, bo wiem, że być może wielu z was i wiele z was będzie nią zainteresowana. Jeżeli na przykład czytaliście Ku Klux Klan, Tu mieszka miłość Katarzyny Surmiak-Domańskiej, to być może będziecie zainteresowani tą książką. Seksografię. Taki tytuł ma następna książka. To jest książka peruwiańskiej reporterki. Nazywa się ona Gabriela Viene. I to jest książka, to jest reportaż wcieleniowy, czyli to, co opisuje autorka, w dużej mierze przeżyła. Na przykład chodziła do klubów swingersowych, albo razem ze swoim mężem umówiła się na trójkąt. No i swoje doświadczenia opisuje w tej książce. Mam nadzieję, że będzie tam oprócz takich właśnie pikantnych historyjek, pikantnych scenek, które na pewno będą w tej książce, żeby tam było coś też takiego, co będzie nam mówiło o społeczeństwie, jakaś taka głębsza analiza, a nie tylko właśnie bazowanie na tej sensacji takiej podszytej seksem.
Mówię wam o tej książce głównie dlatego, że to jest pierwsza książka w nowej serii reporterskiej. Nową serię reporterską uruchamia wydawnictwo Pruszyński i Spółka. No wiem, że się interesujecie reportażem, dlatego oglądacie ten kanał, więc dlatego mówię wam o tym. Jest nowa seria reporterska, nie tylko Czarne, który jest tutaj, nie tylko Dowody na istnienie, Krytyka polityczna, Agora, ale teraz i wiele jeszcze innych, Poznańskie na przykład, ale teraz będzie też Pruszyński miał swoją serię. Warto się przyjrzeć, co będzie się w niej ukazywało w przyszłości, bo wiem, że już pracują nad kolejnymi książkami. No i na koniec książka, o której już wam mówiłem, to jest też nowość lutego, ale to jest proza, nie reportaż, czyli Pomarli Waldemara Bawołka. Książka o tych, którzy umarli, wspomnienia takie, tylko że napisane tak, jak Bawołek pisze, czyli ten język jest rozbuchany. Mówiłem o tym w poprzednim filmie. Jest nieprzewidywalny, nie wiadomo, gdzie jest sen, gdzie jawa. Ciekawie pisze Bawołek. Jeżeli jeszcze nie znacie Bawołka, to być może powinniście sięgnąć po tę książkę. Zresztą ja wam ją pokażę. Tak ona wygląda. No więc to tyle na dziś. Bardzo dziękuję wam za uwagę. Jeżeli podobał wam się ten film, to oczywiście dajcie lajka. Jeżeli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie. A jeżeli subskrybujecie, to wciśnijcie dzwoneczek. A jak już macie wciśnięty dzwoneczek, to nie wiem, zróbcie sobie kawę.